Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy została zaprezentowana wystawa czasowa Muzeum Dawnego Kupiectwa – Półwiecze działalności. Wernisaż odbył się w piątek 12 maja i był okazją do zaprezentowania najcenniejszych eksponatów związanych z historią Świdnicy i jej regionu, które nie są wystawiane na stałych ekspozycjach muzealnych. Na wystawie, która potrwa do 27 sierpnia, można podziwiać m.in. imponującą kolekcję wag, plany oblężeń z 1758 roku, na których widoczna jest ówczesna panorama Świdnicy, sprzęt pożarniczy używany w XVIII wieku do gaszenia pożarów w Kościele Pokoju oraz obrazy świdnickich artystów. Dzisiaj obchodzimy jubileusz okrągły 50-lecia. No i to była okazja właśnie dla zorganizowania wystawy jubileuszowej, która może zaprezentować Świdniczanom kolejne oblicze, nowe oblicze muzeum. I z tej okazji przygotowaliśmy również publikację, która prezentuje nasze najbardziej interesujące i cenne zbiory. Podczas oficjalnej części jubileuszowej, która przeniosła się do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, dyrektor muzeum Wiesław Rośkowicz otrzymał zaszczytną odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, którą nadaje minister kultury i dziedzictwa narodowego, a którą wręczył przedstawiciel z ministerstwa Marek Mutor. Gratulujemy.